Dzień dobry, witam, tu jest Jolanto 2077. Te bestie zżerają mi kury, bydlaństwa są tak przerażone, że nie niosą się od tygodni. Błagam, wyłap te potwory. Bestie. Znaleźć dzikie zwierzęta, tu jest jeden. Wlazł w te kępę ludzi po prostu i to było... Okej, dobra, super. To jest fajne questy. Dzień dobry, to jest Anno 1800. Właśnie tego. No, porobiłem trochę dróżek do kamienia i poupgrade'owałem chyba parę domków, ale w sumie to nie wiem, czy to jeszcze nie było pod koniec ostatniego odcinka zrobione. Mogę tutaj jeszcze może troszeczkę, cyk, o, tak zrobić. No i na razie może wystarczy, może tu jeszcze troszeczkę, tu, o, cyk, fuch, 24 deseczki. No, mało chleba mają i mało kiełbasy mają i tutaj jak sobie najedziemy na jakiś magazyn, to jest pokazane, czy jest tendencja wzrostowa, czy spadkowa, zmniejszanie, zwiększanie, czy coś. Rybek mamy mało. Także można by też, tylko ryby to są chyba potrzeba, to jest... Nie, robotnicy też potrzebują ryby, farmerzy potrzebują, wszyscy potrzebują ryby. I bardzo dobrze, rybki są bardzo zdrowe. No, w każdym razie trzeba by było chyba zrobić jeszcze... Chyba, że to się da jakoś zaupgrade'ować? No nie wiem, nie ma tutaj nic jakiegoś takiego oczywistego. Dobra, ale dom rybaka, myślę, że tutaj... Kolejne, powiedzmy, dwa nawet mogłyby być. To tam zawsze można, prawda, tego, kurde, przehandlować, nie? I teraz tak, czy to ma... To nie ma dostępu chyba jakoś tak bezpośrednio, ale prawdopodobnie przez te takie nabrzeża portowe tutaj to chyba działa to też jak droga, nie? Czy nie za bardzo? Nie wiem! Czekaj, piec żelazny mi... Co? Miejsce użycia, związek zawodowy. O! Ryzyko podawaj! Co tam trzeba? Uratować? Czekaj, bo tutaj nie ma magazynu w zasięgu. A to nie jest jako magazyn? Ej, nie wiem. Czekaj, nie ma, ja wiem, dobra. Czy ja mogę tutaj składzik dać na przykład i to zadziała? Wolne tereny portowe. No to ci... Musi być w wodzie, nie może być na lądzie. A, dobra. No bo nie wiem, czy to im po prostu chodzi o brak drogi? Nie, tędy idą sobie. Działa to nawet. Łażo tu. Dobra, no to po prostu magazyn trzeba im dać. No dobra, tam. Mały magazyn. Możemy sobie tutaj postawić kolejny gdzieś. Możemy czy nie możemy? Czemu tutaj nie mogus? Teren budowlany zablokowany. Bo tu zaś jest niby woda czy coś. No to chciałem tak. Chciałem, żeby ładnie było. No kurde, to oczywiście, że nie da się, no. Dobra, to zrobimy go gdzieś tu, o, proszę bardzo. Tutaj dalej jest brak magazynu w zasięgu, ale ja wam tu już zrobię. Ja wam tutaj zrobię od razu drogę taką, kurde, murowaną, cyk. I teraz już jest, czy nie jest? A ci nie mają w zasięgu. I zamiast nabrzeża jednak droga. No, no to nie wiem, jak to działa. Dobra, moralny labirynt. Uratuj trzech więźniów lub jednego księdza. A co? Czemu nie wszystkich? Trzech więźniów? A tu jest ich więcej. Czekaj, gdzie jest mój statek? Mój statek tutaj płynie, a potem się zobaczy. Kurde, nie wiem, moralny labirynt. Lub. Trzech więźniów czy jednego księdza? Kurde. A ja tutaj widzę dziewięciu więźniów i żadnych księży. To jest jakaś ściema, słuchajcie. Coś mi tu się nie podoba, ej. Chyba, że to jest to są więźniowie. A ksiądz jest gdzieś... A, bo tu jest ksiądz! Ja nie mogę wszystkich? Czemu nie mogę wszystkich? Tak właściwie... Nie wiem... Kurde, ciężkie pytanie! Dawaj więźniów, bo jest ich więcej, nie wiem. Jest szansa, że oni siedzą za niewinność. Jak są na streamie bany za prawdę, no to wiecie, wiadomo... Dobre chłopaki patrzą na świat i te sprawy. No, to dawaj tych tam więźniów, uratuj. O, lecimy tam, kurde, tutaj. No, a tymczasem ja muszę sobie tutaj na mojej pięknej wyspie zbudować, kurde, stalownię. Chciałem też gdzieś tutaj, żeby to było jakby wszystko, wiecie, w jednym miejscu.
żeby te sztabki chyba muszą bezpośrednio iść, chociaż w sumie to nie wiem. No i se to zbudujemy tutaj. Raczej. Pyk. Tutaj by było fajnie zrobić drogę jeszcze do nich, bo tu jakoś to będzie fajnie wyglądało. No, i mamy stalownię. A teraz chata drwala działa na ile procent? Trochę jakby chyba mniej procent, co? Chociaż nie, no tutaj kawałeczek tylko jest zabrany, to może nie będzie dramatycznie. Dalej 100%, także spoko. No, ale mamy stalownię i już się robi stal, także mamy tutaj teraz powoli się będą gromadziły stalowe belki, z których mogę robić na przykład te produkcje mydła i ewentualnie jeszcze węgiel, żeby był produkowany normalnie w kopalni, a nie tam z tego mielerza, bo to może będzie wydajniejsze czy coś takiego. No, jeszcze sobie tak, stalowe belki się będą zbierały, a ja już dopłynąłem, halo. Flagship awaiting instructions. A, bo tu się... A nie, zmieściły... Zdemoralizowani przestępczy do geriatryczny Clipper Smitha. A mogę też uratować księdza? Ej. Gdzie on był? Halo? Nie ma już, utonął. O nie. No dobra, no to już... Jak za późno, no to za późno, no. Podejmij decyzję, pastora albo więźniów. No. No i to jest taka decyzja, że co byś nie zrobił, to zrobisz źle. Kurde. Niestety. Czekaj, gdzie ja jestem? Gdzie jest mój statek właściwie? Bo to było gdzieś tutaj obok zaraz, nie? Tu gdzieś był. Chyba. No to już go nie ma. No cóż. No cóż. A tu jest dostępne zadanie też, co tam? Unoszące się w wodzie butelki. Dobra, czekaj. Gdzie to jest? Wyłów szczątki. Czekaj. Stop, bo możemy to zrobić wszystko naraz, jeżeli to jest gdzieś blisko. Gdzie jest mój statek? Ja nie wiem, nie wiem na co patrzę. A tu są. Dawaj. Dawaj, zrobimy wszystko za jednym zamachem. Wydłużasz godzinę pracy swoim ludziom, co? George Smith się... A, czekaj, bo ja coś rzeczywiście... Coś gdzieś kiedyś kliknąłem. I gdzieś rzeczywiście pracowali z większą wydajnością, ale gdzie to było, to teraz ja nie wiem już. Nie wiem, jak do tego teraz się dostać, że tak powiem. Czemu zaś groźna muzyka? Ludność wyspy, czekaj, bilans, populacja, wpływ. Nie wiem za bardzo, jak tutaj do tego, kurde, dojść. Produkcja, tu jest coś minus jeden. A, tu jest, czekaj, 200% sznurki są. 110% chlanie, ale nie wiem, czy to patrzę na to, na co mam patrzeć. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, dobrze jest tam. Oj tam, niezadowolony jest, że wydłużam. By mi powiedział dokładnie, o co chodzi, kurde, to byśmy wiedzieli. A tych szczątek tu jest więcej, widzę, szczątków. Są trzy, czekaj, bo tutaj mamy... Tu mamy te jedne, dobra, podnieś. Tylko jak to mi osobne sloty zajmuje, to będzie niefajnie, ale to może jest to samo wszystko, też... Jakaś butelka. Wiadomość w butelce. Przedmiot zadania. Dobra, i tutaj też jest coś. Podnieś. O, dawaj. Mam nadzieję, że się zmieści. Tam są jeszcze. Dobra. Stakują się. Rewelacja. Dobra. Tutaj jeszcze podnieś. Redaktor naczelny. A, czekaj. Wielkie niedomycie! Co wy? Wysokim stężeniem odoru. Minus... Potrzebna konsumpcja plus 10%. No. Kurde. Nie ma mydeł w sklepach! Szybko! Szybko, nie będzie mydeł! Szybko, kupujcie mydła, póki jeszcze są! Kurde! Nie, dobra, dawaj, co tam? Damy radę. Propaganda, co tam, wiecie, dla słabych jest, kurde. Dobra, mój statek jest w Hereis, mój statek. To zadanie trzeba gdzie dostarczyć? Tutaj. No to dawaj.
szybki temat, z tymi więźniami sobie popływamy, mają ostatnie swoje, słuchajcie, chwile rozrywki czy czegoś, zanim ich tam zamkniemy, gdzie trzeba. Dobra, 4400 pieniędzy. Dobra, i płyniemy teraz do siebie tutaj, do budy. O, miejsce docelowe, dawaj. No, moja stalownia, jak tam? 8 mamy już stalowych belek, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Tu sobie trochę poprzestawiałem te handle wszystkie, żebym miał jednak więcej rzeczy zmagazynowanych i nie zostawiał takich, wiecie, ochłapów sobie. Zanim dojdziemy do stalowych belek, to jeszcze trochę minie. Dobra, robimy to mydło, kurde. Mamy stal, więc możemy robić mydło. I tak, wytwórnia łoju, bo świnki mamy chyba cały czas, nie? Tak, świnek mamy pełno. Wytwórnia łoju zatem... Czekaj, farma świń, wytwórnia łoju. Może jedną wytwórnię łoju i co? I dwie wytwórnie mydła, tak to miało być chyba jakoś, nie? Dawaj to tutaj. Uj! A tutaj jedne mydełka. Drugie mydełka. No na drugim już nie wystarczy materiału. Dobra, zrobimy sobie taką tu elegancką dróżkę. A tutaj jeszcze... Czemu taka groźna muzyka znowu jest? A tutaj jeszcze magazyn bym zrobił. Brzmi jak plan, nie? Tutaj, bo tu jeszcze dalej też coś będziemy produkować, fabrykatorować i w ogóle. Także tego. I tu jeszcze ewentualnie wtedy farma świnek jakaś jedna będzie. Zobaczymy, czy to będzie sens miało, czy nie. Ile mam zboża? Mało jest zboża, niby stabilnie, ale ja bym może tutaj jeszcze zrobił gdzieś w ogóle farmę zboża, bo to zboże też do tych silosów potem wchodzi, więc jak świnki, coś tego jeszcze jedne, to też z silosem, to też jeszcze więcej zboża by trzeba było chyba mieć. Także sobie zrobimy zaraz jeszcze. Nie mam farmerów, ale to się zaraz zrobi, zaraz będą. Dobra, zboże tutaj. Cyk. Zrobimy sobie tutaj ładnie, naćkamy wszystko, kurde, tutaj tego. Cyk. Cyk. Tutaj tak, kurde, do pełna, że jak już będzie jakiś pożar, to spłonie absolutnie wszystko. Super plan, nie? 137 na 144. Dobra, to tam niby już coś produkują. Ale o, tu jeszcze możemy takie coś zrobić. Trochę tak dziwne to ma kształty, no ale dobra. Zboże. No i jak już tutaj mamy tego łoju teraz i tak dalej, to możliwe, że trzeba by było tych świnek też jeszcze mieć troszkę więcej. Tu sobie możemy magazyn od razu chyba ulepszyć troszeczkę. Ale dobra, farma świń. Dawaj tutaj jeszcze farmę świń i od razu z silosem. Powiedzmy, że gdzieś tutaj. I teraz te poletka, obrócimy je sobie tak. Dobra, tyle, tak? Dobra, ja to są biznes. Tak, udało mi się zakończyć tę męczącą sprawę, dziękuję bardzo. No, mamy 2000 ludzi, bilans na plusie, 15 tysięcy w tym. Piecyk żelazny jeszcze dostałem. Nie wiem tylko, gdzie on się, że tak powiem, podział. Gdzie on jest? Przedmioty. O, mamy rzeźnika. I mamy kiełki w ogóle też. O, czekaj, co? Zapewniono żywność ziemniaki. Zapewniono żywność ziemniaki. Wpływa na uprawa ziemniaków. Ale że jak wpływa? Ty, to ja tutaj jeszcze związek zawodowy bym musiał gdzieś wcisnąć w to, tak? Super! Super, świetnie, nie ma sprawy. Na pewno się zmieści, dobra. Farmę świń sobie w takim razie przestawimy stąd. Gdzieś tu. Gdzieś tak tutaj. O, cyk. Cyk, fuch. Nawet bym powiedział. Nie wiem, czemu tutaj brukowane drogi, jak tutaj do farmy tylko jest, no ale dobra. Tu mi czegoś brakuje. Brakuje mi cegieł. To się zrobiłem, kurczę, cegły. Czekaj. Nie, nie, nie. Słuchaj, tutaj może być zwykła droga gruntowa. Już nie przesadzajmy, tak? Tam jakaś ścieżka ewentualnie. W tamtą stronę. I to jeszcze 10 cegieł mi brakuje. Dobra. A tutaj brakuje nam łoju. A tu się łój robi. Dobra, będzie dobre. No i teraz tutaj ten związek zawodowy, on ma tam jakiś zasięg. To jest kościół, czekaj, gdzie jest związek zawodowy? O, tutaj, dobra, znalazłem. On nie ma zbyt dużego zasięgu, ale pola ziemniaków... Czekaj, bo tu są jeszcze pola ziemniaków. Pójdźmy to!
Weź mi to stąd, pójść. Tu są pola ziemniaków, kurde. Brakuje farmerów troszkę. Oj tam i tutaj też są pola ziemniaków. To ewidentnie w miejscu tej remizy bym musiał zrobić, więc to remizę sobie przestawimy jednak tutaj, na środek. Dawaj. Dobra. Teraz tak, pole tego tutaj możemy sobie przestawić. Wyciągnąć ten fragment stąd. Da się to tak robić? Dobra, da się. I teraz tak, tę farmę tutaj zboża, uprawę zboża sobie tutaj zrobimy. Tak, o. Tak, o. Tak, o. I jeszcze kilka tutaj dosłownie. Tyle, o, i mamy pełną wydajność. Fajnie! A tutaj teraz związek zawodowy, który się nie zmieści. Oczywiście, że się nie zmieści, kurde. Musimy tutaj uciąć, ale za to tutaj obok damy i będzie też fajnie wszystko wyrównane. Związek zawodowy. Cyk. Pięknie. Zaraz za ziemniaczkami. I teraz te ziemniaczki tutaj jeszcze musimy odbudować. No i cudownie. Nie cudownie, jedną mi... O kurde, zabrakło, halo. To muszę tutaj uciąć. Tutaj damy tym. A tutaj damy tym. Dobra. Chyba teraz będzie ładziać. Wszystko będzie ładziać. No i teraz tutaj możemy sobie dodać na przykład właśnie ziemnioki. I to mi będzie boostować te farmy ziemniaków tutaj. O ile dobrze rozumiem. Chyba, że wiele... Na niegościnnej ziemi. Może na jakiejś małożyznej ziemi wtedy, czy coś to dopiero działa. Kurczę, nie wiem. A tu mi brakuje też pola jednego jakimś cudem. O. Teraz będzie jakaś większa wydajność tutaj, czy coś? Kurczę, nie wiem. Nie umiem w tę grę, okej? Okay? Nie krzyczcie na mnie, pliska. I jeszcze tylko mam jeden przedmiot, to jest rzeźnik. I tutaj to mi... Co to robi? Siła. Wpływa na rzeźnik. Mniej siły roboczej trzeba, rozumiem, tak? Bo rzeźnicy są silniejsi. Więc w rzeźni, które są... o, czekaj, always tired. To ja rzeźnię. To ja rzeźnię tutaj. Kurde, przyspieszyłem. Nie rzeźnię, kurde, gorzelnie. Wy też? Nie, wy już nie. Okej, dobra, to była ta zadyma, co tam wcześniej coś chciał gościu. Okej, to już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Tutaj jeszcze mamy wytwórnię mydła drugą do zrobienia. Tutaj jeszcze był silos. A cały czas nie mam teraz... No dobra, cegieł jeszcze. Zara się zrobią. Na trybie turbo sekundkę posiedzimy i zara będzie. Tylko jeszcze farmerów trzeba gdzieś więcej zarabedzić. Dom farmerów, dobra. Kaj tutaj te domy farmerów, myślę, że tutaj, nie? Przy tym gdzieś, z tej strony. Proszę bardzo. Cyk. No i tutaj. Tylko chatę drwala sobie tutaj musimy teraz znowu gdzieś przenieść. 62%, 55%. 73%, 75%. Czyli nie zmieniłem w ogóle tego. Dobra. A tu gdzieś? 60%, 70%. Tu już za bardzo nie ma miejsca na chatę drwala, kurde. Nie chcę, to tu jest. No mamy tam jeszcze te nowe tutaj, także jakoś to powiedzmy się tam wyrówna. No i zaraz będziemy mieli, mam nadzieję, siłę roboczą już zapewnioną, żeby wszystko pracowało na pełnych obrotach. Mamy już cegły, żeby sobie silos tutaj postawić. Więc jeszcze świnki się tu będą szybciej robić. No i fajnie. Tylko te rzeźnie gdzie były właściwie? Tu jest szwalnia. O, są rzeźnicy. Dobra, czyli jakbym tutaj zrobił też związek zawodowy, to ci rzeźnicy będą mieli boosty. A czemu tu nie mogę dać? Nakładające się zasięgi. A. Dobra, czyli takie coś to jest. Dobra. No to nie wiem, zrobimy sobie tutaj na przykład ten tak na rogu ładnie. On w ogóle tutaj będzie teraz wychodził nam na koniec tego ładnego, kurczę, no, tego centrum powiedzmy. Tylko oczywiście niesymetrycznie troszeczkę, kurde. Dobra, trudno tam. No i tutaj sobie wstawimy rzeźnika.
I wtedy tutaj potrzebujemy mniej ludzi do pracy. Co nie zmienia jakoś tak specjalnie dużo, muszę przyznać, no chyba, że tych rzeźników miałbym tu, nie wiem, 40 czy coś. Kto wie, może kiedyś. Tutaj mamy tłumy w magazynie. Tu sobie jeszcze radzimy. A tu już sobie jednak znowu radzimy. Dobra, no to jakoś to będzie. Jak tam w ogóle z towarami stoimy? Ciuchy się zmniejszają i alkohol się zmniejsza. Także jeszcze szwalnię by trzeba było jakąś ogarnąć. A czy mamy materiał do tej szwalni? Materiał jest. Wełna, znaczy. I stabilnie. Dobra, czyli co? Jeszcze żeby te ciuchy, żeby nie zabrakło ciuchów, to jeszcze gdzieś farma owiec jedna by musiała być. I szwalnia obok tego, kurczę. No tutaj mam te owce, a one są zboostowane już w ogóle. Kurczę, i to już nie wyrabia 200%? Co wy? Ale no dobra, to jak to ma 200%, to przecież powinna tutaj jedna szwalnia jeszcze... Jeszcze jedna powinna wyrobić, bo mam trzy szwalnie. A dwie na 200% farmy owiec, no to halo. Dawaj. Szwalnie sobie damy tutaj, może o... Ładnie się tam zmieści, proszę bardzo. No. I powinno teraz grać, ciuchy się powinny ładnie robić. Jeszcze coś tam tych farmerów więcej mogłoby być, powiedzmy. Także nie wiem, jeszcze gdzieś domki jakieś. Tylko no tak, tu mamy centrum, już się rozbudowała ta osada, kurde. Dobra, zrobimy tu, żeby symetria, kurde. Tylko że te chaty drwala to ja muszę niestety całkiem teraz stąd już przystawić. Teraz to już się na pewno tutaj nie uda tego utrzymać. No na razie możemy zrobić, no nie wiem, no te 60 parę procent to mnie tutaj za bardzo nie ratuje. Chyba żeby w ogóle przystawić jeden tartak stąd. W ogóle to może zburzyć? Czy nie burzyć? Nie, no przestawimy, czekaj. Puść. Może najpierw zrobimy drogę, żeby mi się te domy nie opuściły. Są potem opuszczone. Ups. Tak, tutaj nie. Sadzenie lasu, oj. Chata drwala idzie sobie stąd. Precz! I idzie sobie na przykład. Tutaj mamy 100%. Dobra, odsuniemy troszeczkę jeszcze. Tam wstawimy. Jeden z tych tartaków również wstawimy gdzieś. Tutaj, proszę bardzo. To tu idealnie jakiś związek zawodowy tartaczników jeszcze, traczy, czy jak to tam się nazywa, można by było ustawić i by były boosty fajnie. Dobra, no i ładnie. Stali mamy 13, cegieł 16, niezbyt dużo, ale coś tam sobie możemy pobudować. Coś by zbudować. Belki mamy uzbrojenie, czy piwsko może? Oj, słodownia, uprawa chmielu jeszcze jakaś, kurde. No to zrobimy, nie wiem, posterunek policji w centrum miasta, żeby zamieszki jakieś ewentualne tutaj tłumić od razu szybko i sprawnie. Myślę, że można zrobić tutaj. O nie, to jest za szerokie ciut. Ale się tutaj zmieści na środku idealnie. Kurde, przy kościele na przykład. Albo gdzieś tu. O. No może tutaj, tylko muszę niestety trochę zburzyć. Cztery domki. Zburzyłem czy nie zburzyłem? Teraz zburzyłem. Ło kurde, ale zburzyłem. Sorry. A co to za koleś tutaj wyszedł? Kurde. Dało mu się... dobra, posterunek policji. Oh! Posterunek policji, dawaj. Jaki ładniutki. Police! Szkolenie jowialnych policjantów, bardzo ładnie. Za tutaj tymi policmajstrami tu sobie zrobimy jeszcze taką dróżkę na przykład, a tutaj jakieś, nie wiem, habazie. Menu upiększania, proszę bardzo. Osobliwy park skromny. O, osobliwy. Wodopój. Dawaj wodopój. Tutaj damy sobie jeszcze może jakąś studnię publiczną, o proszę bardzo. Bo domy robotników to ja nie wiem, czy mają studnie. Domy farmerów mają studnie, ale domy robotników to kurczę, nie wiem. To jest, wiecie, klasa wyżej, nie? Dobra, dojrzałe krzewy tutaj sobie zasadzimy na przykład. O, proszę bardzo, cyk. No i pięknie. Tutaj też miałem te sadzić, nie? Także tutaj jeszcze takie dwa drzewka. Tutaj takie dwa drzewka. Tutaj były krzewy. Między drzewkami. Cyk.
A tutaj teraz taka elegancka, przystrzyżona trawka jeszcze dookoła. Dobra. Tak ostatnio przerąbałem cały hajs. Także dobrze! Dobrze robimy. No, ślicznie, pięknie, kurde. Tu na środku jeszcze jest bajzel, ale tu jakieś budynki specjalne może byśmy sobie postawili. Tutaj jeszcze takie te... Takie te, wiadomo, nie? Wiadomo, o co chodzi. Tu. Tu. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. No i mamy. Tu jeszcze może troszeczkę ewentualnie czegoś, coś. Oj, oj, oj. A właśnie, czekaj, bo tu są w tych sezonowych rzeczach jest tutaj pełno, kurde, jakiegoś towaru. Co my tu mamy w ogóle? Kiosk podróżnika. Słoniowa fontanna. Chluba oracza. Kurde, traktor, no ciekawe. Kolumna pałacowa. Ciekawe, kim był ten pałac! Monument sterowca, ozdobna fontanna, kurde. Anarchista ozdoby. Wieża megafonowa. No znowu jakiś megafonow, kurde. Zatopione skarby. Hołd dla coś tam. Po piersie Nataniela z Pundrifta. Nie mam pojęcia, kto to jest. Koła zębate ery. Botanika. Mam tych DLC nakupionych i teraz, kurde, nie wiem, co się dzieje. Fontanna jakaś jeszcze. Ło, kurde. O, dobra, super. Piękniutko. Pomnik jeźdźca niesymetrycznie będzie. Fontanna to już to jest. A tu jest promenada w ogóle. A to jest chodnik czy nie? A to jest jakaś atrapa. To nie jest dróżka. To jest taki pusty plac tylko. Czy oni też po tym chyba łażą? Bo tutaj se łażą. Dziś widziałem, że łazili. O, tutaj, po tym wszystkim, po tych parkach. Trawę mi depczą. Trawę depczą dla mnie. Wyburzyło, dobra, wyburzyło się. Obfite plony, orety. Beton! Można zrobić beton! Mury jakieś, o kurde. Sklep... Niejku, a tu można sobie, kurde, pocić takie teraz tereny jakieś. Ja pierdziele, kopiec ziemi, kurde, budowa. Kontenery, tak, super, to się skrzynki nazywa. Taka kładka. Ja pierniczę, a to się można... Se można takie ładne robić strefy przemysłowe. Ja tu po prostu naćkałem wszystkiego przy drogach, byle działało i zadowolony. A tutaj są takie jakieś kurde te. Takie kurde te są. Ja cię kręcę, dobra. A okno na świat to jest nabrzeże, a to mamy. Dobra. Kurczę. Nie wiem. Bukszpan. Dawaj bukszpany. Proporzec, kurde. O ja, dawaj. Tylko go tak obrócimy. Takie dwa tutaj zawiesimy, żeby nie było, wiecie, zbyt bogato. Może ewentualnie tam w porywach do czterech. I... Ta fontanna tu już jest. Pomnik jeźdźca jest za duży. Promenada. W sumie to ja bym taką kostką, po prostu płytkami tutaj nie pogardził nawet, ale widzę, że takich nie mam. Tu sobie jeszcze takiego jednego bukszpana damy. No nie wiem, nie ma takich kosteczek. To jest betun, ale to nie ten betun. No to dawaj tę promenadę, no. Aha, ona jest taka... Ho. Nie. To chyba zamiast tego krzaczka tutaj na środku, to byśmy musieli zrobić coś takiego. No wyburzyło się to czy nie? Tu dwa razy trzeba kliknąć. Chyba tak. I tu, o, 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 dobra, taki krzyżyk, kurde. No dobra, zawsze coś. No. Także tak wygląda nasz tutaj parczek, kurde, proszę państwa, przed portem. Nic tu nie ma, to jest tylko targ, kurde, żadnych pałaców ani nic, a mamy przed, jak przed jakimś pałacem. No, ale fajnie, fajnie, fajnie. To nara.